Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Kawęczyn, w dniu dzisiejszym przypada 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni demokratyczne i wolne wybory po II wojnie światowej w Polsce. Wpisywały one się też w ciąg wydarzeń i przemian związanych z Okrągłym Stołem, jak również wyborami do Parlamentu z dnia 4 czerwca 1989 roku. Żeby one się mogły odbyć, to w dniu 8 marca 1990 roku Sejm ówczesny przyjął pakiet ustaw samorządowych, bo tak one są nazywane, a w dniu 19 marca Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki zarządził termin wyboru właśnie na 27 maja 1990 roku. Te wybory wygrały Komitety Obywatelskie Solidarność, które uzyskały w skali kraju ponad 53% mandatów. W naszej gminie frekwencja w tych wyborach kształtowała się na poziomie 45% i również tutaj w tym przypadku mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem Komitetu Obywatelskiego Solidarność, gminnego komitetu, który uzyskał 10 mandatów na 19. Tym samym, mając przewagę, mógł podjąć stosowne uchwały powołujące na funkcję przewodniczącego Rady Gminy, czy też później w wyborach na wójta gminy swoich kandydatów, którzy byli wystawieni w jednym i w drugim przypadku. Szanowni Państwo, nowo wybrany samorząd gminny na samym początku musiał sprostać z wieloma wyzwaniami, szczególnie w szeroko rozumianej infrastrukturze technicznej, czy też w zakresie gminnej oświaty, ale też sprostać i podołać oczekiwaniom mieszkańców, wyborców, którzy oczekiwali lepszego po wyborach samorządowych i wcześniejszych wyborach parlamentarnych. Dlatego też wszyscy z dużym zapałem w całej Polsce na pewno zabraliśmy się do pracy tylko po to, żeby były efekty naszych obietnic wyborczych, czy też spełnione oczekiwania naszych wyborców. Myślę, że po wielu latach, szczególnie w tym okresie jubileuszu, możemy zdecydowanie powiedzieć, że ta praca zgodna, konsekwentna przyniosła w wszystkich wypadkach w samorządach gminnych sukcesy. Tak też na pewno jest i w naszej gminie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Kawęczyn, korzystając z okazji, jaką jest dzisiejszy jubileusz 30-lecia samorządu gminnego, pozwolę sobie podziękować na sam początek twórcom reformy samorządowej w Polsce, profesorom, panu Jerzemu Regulskiemu, panu Michałowi Kuleszy, panu Jerzemu Stępniowi, panu profesorowi Walerianowi Pańce i wielu, wielu innym, których praca i wizja nowej Polski jawiła się właśnie w takich kształtach. Ale też bardzo chcę i pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy tak licznie włączyli się w proces odnowy wizerunku gminy, budowę samorządu gminnego. Dziękuję bardzo za wielki wkład pracy urzędowi gminy, pracownikom urzędu, ale też i organizacji, jednostek organizacyjnych naszej gminy. Dziękuję również za ogrom pracy, jaką
wykonały rady gminy w poszczególnych kadencjach od pierwszej do ósmej. I oczywiście te podziękowania kieruję na ręce panów przewodniczących poszczególnych kadencji. Dziękuję również paniom i panom dyrektorom szkół i przedszkola gminnego. Dziękuję paniom i panom sołtysom za wielki wkład pracy, a szczególnie w ostatnim okresie za realizację funduszu sołeckiego w swoich sołectwach. Dziękuję zarządom ochotniczych straży pożarnych, których członkowie przynieśli nam tyle sukcesów i splendoru, nie tylko na arenie tutaj lokalnej, ale na arenie krajowej i międzynarodowej. Dziękuję zarządowi klubu sportowego GKS Orzeł Kawęczyn, jak również wszystkim jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym. Dziękuję również przedsiębiorcom funkcjonującym i pracującym na naszym. Szanowni Państwo, pozwolę sobie również złożyć życzenia z okazji tegorocznego jubileuszu, jaki świętujemy w samorządzie gminnym. Przede wszystkim życzę Państwu dużo zdrowia, ale też życzę zgody, aby praca w samorządzie była zauważana i doceniana. Życzę również jak najwięcej samorządności w samorządzie, ale też z nadzieją wypowiadam te słowa jako życzenie dla Państwa kierowane, ale pod swoim adresem poniekąd również, aby kodyfikacja przepisów prawa samorządowego w końcu została uruchomiona i mogła zostać zakończona z korzyścią dla pracy wszystkich organów samorządu gminnego, aby ta jakość pracy była coraz lepsza, a efekty były jak najbardziej wymierne w stosunku do swoich mieszkańców.